W rolach głównych: Mistrz szantażu. Scenariusz: na podstawie opowiadania Sir Artura Conan Doyle'a. Paryż. Najdroższy Emilu. Zanieś to hrabiemu. Tak jest, madame. Najdroższy Emilu, mój mąż zmienił plany. Musimy się pożegnać. Zachowaj mnie w swoim sercu. W pozostałych rolach: Dwanaście lat później. Kto mnie zdradził? I dlaczego tak długo pan czekał? Pani postawa mnie zaskakuje. Nie odpowiem pani na żadne z tych pytań. Zaklinam. Błagam pana o litość. To nie moja specjalność. Nie mam pieniędzy. Nie zdobędę ich bez wiedzy męża. Rozsądniej byłoby spróbować. Niech pan robi, co chce. Nie dostanie pan ani pensa. Tchórz! Reżyseria: moich wnuków spotkała kara. Rzadko się odzywają. Chcą oszczędzić mi swoich trosk. A ten potwór, który ich zgubił, żyje i ma się dobrze. Z uśmiechem na twarzy i sercem z kamienia. Wzywa mnie pani za późno. Nie znałam pana. Przyjaciel z uznaniem opowiedział mi o pańskim poczuciu sprawiedliwości. Czyta pan poezję? Strona przedtytułowa. Come, diabeł. To jedyna wskazówka.
Może panu pomoże. Ja niczego już nie chcę. Za późno. Ale chciałabym ocalić innych. Trzecia 45 do Londynu. Jaki to smutek. Ten dom rozbrzmiewał kiedyś śmiechem dorastających chłopców. Człowiek żerujący na słabości, z uśmiechem na twarzy i sercem z kamienia. Mistrz szantażu. Słyszałem o nim. Nie wiadomo, jak się nazywa. Prasa nie wspominała o szantażu. Znasz tę sprawę? Chodzi o jej wnuków. Starszy, wicehrabia Croft, został złapany w chwili nierozwagi. Gazeta nazywa to borsuczą grą. Gentleman zwabiony do łóżka przez prostytutkę zostaje z nią przyłapany in flagranti. Gazety jak zwykle się mylą. Dziewczyna była aktorką, ale nie było żadnego in flagranti. Pani Hudson był bardzo dobrze ożeniony. O tym sporo pisano. A młodszy? Edward. W odwecie za brata zemścił się na lokaju nazwiskiem Vike. Strzelił mu w twarz. Lokaj przeżył, ale będzie oszpecony na zawsze. Po procesie zniknął. Musimy go odnaleźć. Zaprowadzi nas do celu. Źle się pani czuje? Ależ skąd? Nie znoszę zapachu kapusty. Bracia muszą znać jego nazwisko. Starszy opuścił kraj w niesławie. Edward dołączył do niego później. Żyją w nędzy gdzieś w Francji. Do widzenia, pani Hudson. Mamy jeden ślad. Kam diabeł? Możesz ją przeczytać. Wolę Tennysona. A potem... Skup się na rubrykach plotkarskich. Wyższe sfery. Nasz wąż wije się wśród wyższych sfer. Dokąd jedziesz, Charlotte? Lottie, where are you going? Mogę powiedzieć, najdroższy? O czym? Dokąd jedziemy w podróż poślubną? Oczywiście. Dudley Salterton. Romantycznie, i to bardzo. Ja wybrałabym miasto za granicą. Paryż albo Rzym. Wychodząc za żołnierza, wiem, że za granicą mogę spędzić całe życie. A dokąd wybieracie się ty i Harry? Florencja, Neapol, Konstantynopol. Brzmi wspaniale. Budzisz w nim zazdrość? Wcale nie. Kochanie, wracam do koszar. Zobaczymy się wieczorem? Nie. Służba wzywa. Żołnierska kolacja. Drogie panie. On jest wspaniały, boski, a jaki przystojny. Masz szczęście. Tylko gdzie jest Dudley Salterton?
Kocham cię. Co to jest? To nie moje pismo. Spodziewał się pan, że oddam panu oryginał? Skąd pan to ma? Kto go panu dał? Obiekt pańskich westchnień. Nie wierzę. To niemożliwe. Czego pan chce? 1200 funtów. Albo wszystko się wyda. Nie dam ani pensa. Prędzej trafisz do piekła. Proszę pomyśleć o narzeczonej. Coś ty zrobił? Ile można zjeść masła? Dottie Marsham ma podobno 17 solniczek. 17? Naprawdę. Tłumaczyła to zawsze w jednakowy sposób. Mogą się przydać. Aż któregoś dnia powiedziała księżnej Teck, są bezużyteczne. Lily to podsłuchała, prawda? Tak, proszę pani. Harry chciał zorganizować ślub na statku piratów w obecności samej załogi. Ale to przecież niemożliwe. Nie. Wdałem się w bójkę przez głupi zakład. Ciekawe, czy się zagoi do ślubu. Warto się założyć. Ciepłe skarpety do łóżka. Oby nie były potrzebne. Mój dziadek uważał się za niezłego boksera. Pewnego dnia w Irlandii, miałem może 8 lat, postanowił dać mi lekcję.
Nigdy się tak nie bałem. Co się stało? Wpadłem w wydmę. Babci powiedziałem, że zderzyłem się z drzewem. O co chodzi? Jakieś listy. Sprzeczka kochanków czy zerwane zaręczyny? Pójdę do niej, nie kochanie. Książę Murat ma poślubić baronową Heiring Loeb. 10 lat temu stracił pierwszą żonę. Lord Rosebery przyjął zaproszenie na kolację w Sheffield. Nie starasz się. Przeglądam to od wpół do dziewiątej, a ty nic nie mówisz. Powiem, jak coś przykuje moją uwagę. To ciekawe. Drużyna krykieta Lorda Hawksa wyjeżdża do Filadelfii i Toronto. A co oni tam wiedzą o krykiecie? Panna Miles zerwała zaręczyny z pułkownikiem Dorkingiem 2 dni przed ślubem. Tej zimy najważniejszym elementem kobiecego stroju będzie kapelusz. Panna Charlotta Miles. Wejść. Przyszłam napalić w kominku. Nie teraz. Dziękuję. Odejdź. Jak pan sobie życzy. Inspektorze? Samobójstwo w kawalerii.
Pan Sherlock Holmes? Mieszka tu. Od pułkownika Dorkinga. Kto go przyniósł? Jego ordynans. A oto i pułkownik. Narzeczona zerwała z nim wczoraj zaręczyny. Słuchałem cię. To Lestrade. Nie wiem, czy pana przyjmie. Panie Holmes, wie pan, po co przychodzę? Proszę powiedzieć, po list z tej koperty. Ukradziono go z pokoju pułkownika Dorkinga i doręczono doktorowi Watsonowi 20 minut temu. Ma go pan? Zaadresowano go do mnie. To dowód w sprawie. Pułkownik nie żyje. Wiemy. Samobójstwo. Morderstwo nie wchodzi w grę. Skąd ta pewność? Tak wynika z listu. Skoro zamierzał się zabić, dlaczego do pana napisał? Znał go pan? Nie słyszałem o nim. Czekam na odpowiedź, a przede wszystkim na list. Nic panu nie powie. Zatrudnił pana, a potem zmienił zdanie? Chciał ratować honoru. O co mu chodziło? Tego się nie dowiemy. Był przecież zaręczony. To nie pierwszy taki przypadek, ani ostatni. Był szantażowany. Dobra robota. Po co ten sarkazm? Błądzi pan tak samo jak my. Kim może być ten szantażysta? Jedno jest pewne. Pułkownik nie był ani jego pierwszą, ani ostatnią ofiarą. Do widzenia. Da mi pan znać, jeśli coś pan odkryje? Popełniłem błąd, potrzebuję pomocy. Szkoda, że nie podał nazwiska szantażysty. Podał. Dołączył to do listu. Charles Augustus Milverton, Appledore Towers, Hampstead, kolekcjoner sztuki, kamuflaż, C-A-M, Cam Diabeł. Zmierzyłem się z 50 mordercami. Ale nawet najgorszy z nich nie napawał mnie takim wstrętem jak Charles Augustus Milverton. Twierdza Milvertona. To forteca. Dziwisz się?
Charles Augustus. Skąd pochodzi? Z Włoch? Z Prus? Zbudował sobie więzienie. Nienawidzi ludzi. Jak do tego doszło? Był samotnym dzieckiem, głodnym uczuć. Mieszkał na przedmieściach Londynu. Dlaczego nie w Soho albo na Leicester Square? Bo te miejsca, mimo swych wad, są pełne ciepła i wielkoduszności. Interesujące. To Milverton. Mam dla ciebie zadanie. Idź do galerii sztuki. A ty co zamierzasz? Może trzeba odwiedzić pannę Miles? Dorking do ciebie napisał. To przeszłość. Musimy pomóc jego kolejnej ofierze. Mam się dowiedzieć czegoś o Milvertonie? Reputacja, pochodzenie i co o nim mówią? Porozmawiać z nim? Tak, ale ostrożnie. Jego lordowska mość zachorował. Prawdopodobnie udar mózgu. Biedny wuj Charles. Lady z nim jest. Ucieszę się, że pani wróciła. Diano, mogę go zobaczyć? Śpi. Poczekaj. Bardzo z nim źle? Dr. Bailey nie robi nadziei. Jeśli przeżyje, będzie sparaliżowany. Muszę wziąć udział w pewnej uroczystości. Odsłonięcie mojego portretu. Obiecałam, że przyjdę. Zechcesz pójść ze mną? Oczywiście. Czekać. Wejść. Pokojówka w sprawie pracy. Proszę wejść. Masz coś do sprzedania? Jak ci na imię? Lily. Lady Eva Blackwell. Zdaje się, że nie zostałem zaproszony na ten wieczór. Mogą mnie nie wpuścić. Holmesie? Czy to był Holmes? Nie jestem pewna.
Czas przejść do najważniejszego wydarzenia wieczoru. W rzeczywistości jest piękniejsza i delikatniejsza. Poproszę Whistlera, żeby cię namalował. Urocze. To był dla mnie zaszczyt. Muszę zaraz wyjść. Chłopak uchwycił podobieństwo. Zostaliśmy sobie przedstawieni? Charles Augustus Milverton. Do usług. Niestety, mój mąż? Iwo? Przepiękna dama. Co? Lady Swinstead. Zastanawiam się, czy dobrze uchwycił jej usta. Katastrofa. Znamy się? Robisz u Milvertona. Dobrze czytam? Gdyby nie hydraulika. Wszystko zardzewiałe i to niby moja wina. Coś ty narobił. To moje piwo? Daj buzi. Przestań. Get off, Robert! Get off! Nie wzywaliśmy hydraulika. Witaj. Stokes mnie wezwał. Naprawdę? Robercie, to jest, jak się nazywasz? Escott. Rury bez dziury. Moje motto. Posłałeś po niego? Co tu się dzieje? Co to jest? Hydraulik. Poprosiłem, żeby na to zerknął. Nie miałeś prawa, ja tu rządzę. Trzeba to zrobić. Pan Milverton mówił wczoraj, że z rur strasznie śmierdzi. Dobrze, rób swoje. Wrócił późno i wyszedł wcześniej. Dziękuję, pani Hudson. Szkoda go. Lord Swinstead nie żyje. Był wybitnym mężem stanu. Dzięki jego dyplomacji parę lat temu złagodzono stosunki angielsko-francuskie.
Byłem tam, kiedy przyniesiono wiadomość. Milverton. Zamieniłem z nim słowa. Nigdy nie widziałem tak nieszczerego uśmiechu. Opisano mi go jako konesera sztuki, biznesmena. Wypromuje każdego artystę, który zdobędzie jego przychylność. Piekielny odor. Jest członkiem kilku londyńskich klubów. Nikt nie waży mu się przeciwstawić. Do Diogenesa go nie przyjęli. Mój brat Mycroft mówił, że Milverton usłyszał kilka cierpkich słów. Nasz szantażysta urodził się w Balham. Jako jedyny syn szklarza. Z kim rozmawiałeś? Z wieloma osobami. Według twoich metod. Jak ci poszło? Wszedłem do fortecy. Jestem hydraulikiem, nazwiskiem Escott. Lokaj Hepworth to nikt inny jak Vaik, postrzelony w twarz. Może Milverton zatrudnił go w nagrodę za milczenie podczas skandalu z Croftem. Ciekawe. Wysokie ciśnienie w przewodzie kanalizacyjnym. Stąd ten odór. Trzeba zrobić odpływ, żeby brudna woda nie zalegała w rurach. Co pan tu robi? To hydraulik. Nie ma czego tu szukać. Wynocha. To gabinet naszego pana. Przez ciebie obetnie nam dniówki. Agi? To mój hydraulik. Agi? Co z tego, że jest zazdrosny? On umie się tylko bić. Nie podoba mi się wasz pan. Podejrzany typek. Masz rację. Nie przyszła po pracę. To była pokojówka jakiejś damy. Poznałam po ubraniu. Czego chciała? Robisz się zbyt ciekawski. A mnie jest zimno. Daj buziaka. Nie potrafię. Biedactwo. Mam pomysł. Zaprowadzimy Milvertona przed oblicze sprawiedliwości. Gdyby szantażował niewinną osobę, mielibyśmy go w garści. Załóżmy, że to mnie wpadną w ręce jakieś niedyskretne listy. A kto miałby je napisać? Znajomy.
Ty jako hydraulik zaoferujesz je na sprzedaż. W momencie transakcji pojawiłby się Lestrade. Policja nic nie zrobi, dopóki ktoś nie zgłosi przestępstwa, poświęcając własne dobre imię. Musi być sposób na tego diabła. Jest. Za 3 tygodnie wszystko będzie twoje. Nie jestem godny. Bzdura, nawet tak nie myślę. Źle się czuję. Wiem dlaczego. Myślisz o swoim wuju Charlesie. Ale przed nami przyszłość. Mamy siebie na zawsze. Gdzie znajdę pana Bertranda? Sherlock Holmes. Dobry wieczór. Jak pan widzi, przeniosłem tu odrobinę Paryża. Metoda Camilla jest prosta. Camilla? Cam. Czasami mnie zadziwiasz. Rozgłasza, że sporo zapłaci za listy kompromitujące ludzi bogatych i z pozycją. Przynoszą mu je służący? Nie tylko. Czasami są to szacowni zdrajcy, mężczyźni cieszący się zaufaniem i uczuciem kobiet. Camille wszędzie ma swoich ludzi. Pan mu w tym pomaga? Ja? Nasze drogi rozeszły się dawno temu. Tylko ludzie głupi ufają służącym. Ostatnio wysłał pan do niego pokojówkę? Czemu pan pyta? Mój przyjaciel ma coś do sprzedania. Naprawdę? Proszę za mną. Słucham. Muszę znać procedurę. To delikatna sprawa. Oczywiście. Jak zwykle. To osobiście lekarz księcia i księżnej Landish. Co z tą pokojówką? Jest tutaj. Świętuje swoje urodziny. Za rok wyjdzie na ulicę. Kogo zdradziła? Lady Eva Blackwell. Za parę tygodni wychodzi za hrabiego Nowekurta. Musi nam zaufać, tylko ja. Bezzwłocznie. Jak pan śmie tu przychodzić? Jak pan śmie? Pokaz złości niczego nie zmieni. Nie mogę panu zapłacić. Nie mam pieniędzy.
Proszę mi oddać listy. Proszę, dać mi spokój. Niech pani wykaże trochę sprytu i zdobędzie pieniądze. Ma pani wpływowych przyjaciół, pomogą. Nie. Komu mam powiedzieć? To nie moja sprawa. Hrabia Dovercourt. Kochanie, pan Milverton. To zaszczyt pana poznać. Jaki ma pan interes? Interes? Podzielimy się naszym sekretem? Nie. Jak pani sobie życzy? Moja wizytówka. Dziękuję. Miłego dnia. Która godzina? 24. Długo jeszcze? Proszę mi wybaczyć, ale hydraulika jest w strasznym stanie. Nigdy takiej nie widziałem. Nie mówiąc o rynnach. Masz 2 dni. Potem się wynoś. Spotkajmy się wieczorem. Słyszałem, że przejeżdża tędy co niedzielę. Rozpoznasz ją? Widziałem jej portret w gazetach. Jeśli będzie z Dovercourtem, poznam ją. Jestem lekarzem. Mieszka u swojej chrzestnej. Przenieśmy ją. Nie ma obrażeń, tylko zemdlała. Nie chcę sprawiać kłopotu. Nie wstawaj. Jesteś w dobrych rękach. Lady Swinstead. Cała Anglia łączy się z panią w bólu. Doktor Watson zajął się Lady Ewą. Biedactwo. Zasmuciła ją śmierć mojego męża. To nic poważnego. Musi dużo odpoczywać. Oczywiście. Dziękuję, doktorze. Gdyby Lady Ewa potrzebowała moich usług... Zemdlała, bo zobaczyła w powozie Milvertona.
Zastrasza swoje ofiary, żeby napchać własną kiesę. To najpodlejszy człowiek w mieście. Widzisz, jak wije się i pełza. Nie sądzisz, że marnujemy to czas? Masz jakiś pomysł? Chodźmy do niego, sprowokujmy. Głową, a nie pięścią. W tym czasie on wyciśnie ze swoich ofiar ostatniego pensa. A my stoimy z założonymi rękami. Holmesie? Musisz jeść. Coś cię martwi? Spodziewasz się kogoś? Nie. Myślę o ślubie. Powiedz mi prawdę. O której domownicy idą spać? Czemu pytasz? Żeby cię odwiedzić. Przejdź przez mur i rzuć kamykiem w moje okno. Które jest twoje? Powiem ci... Jeśli się ze mną ożenisz, to mój warunek. Gadasz głupstwa. Boczne okno na samej górze. Pan Milverton mieszka piętro niżej, a pan Hepworth na parterze, naprzeciwko gabinetu. Śpi tak mocno, że nie sposób go obudzić. Dlaczego nie śpi na górze? Pilnuje gabinetu. Nasz pan zna się na sztuce. Ma dużo cennych rzeczy i boi się złodziei. Jesteś złodziejem? Chwytasz mnie za serce. W zamian dam ci swoje. Biegnij. Maksymilian, kto cię wypuścił? Dopadnę cię, Scott. Tam jest. Co to za hałas?
Muszę ci wyznać, że się zaręczyłem. Bardzo śmieszne. Z pokojówką Milvertona. Wielkie nieba. Potrzebowałem informacji. Posunąłeś się za daleko. Konieczny krok. Spacerowałem z nią co wieczór i rozmawiałem. Niezapomniane słowa. A dziewczyna? Nic na to nie poradzę. Gdy chodzi o taką stawkę, trzeba wyciągnąć wszystkie karty. W dodatku mam rywala, który zabiłby mnie, gdyby tylko miał okazję. Wspaniały dzień. Cieszysz się, że pada? Przyjechała. Ojciec zmarł, gdy miałam 12 lat. Matka została na wsi. Lord i Lady Swinstead zaprosili mnie do siebie i wprowadzili do towarzystwa. Proszę dać mi rękawiczki. Co pani robi? Nie trzeba być detektywem, żeby zauważyć, że panienka niedawno wyszła z choroby. Prawda, kochanie? Trzeba zaróżowić ci policzki. Dziękuję. Bulion to wspaniały pomysł. Proszę wyjść. Wyjść. Był moją pierwszą miłością. Syn naszych sąsiadów z Suffolk. Nie byliśmy udaną parą. Nie było widoków na małżeństwo. Kiedy przybyłam do Londynu, zerwałam z nim. Nie sądziłam, że to go tak zrani. Zwrócił wszystkie moje listy. Włożyłam je do kufra. Co w nich było? Trochę głupstw. Mogą zaniepokoić pani narzeczonego? Harry jest ze mnie taki dumny. Czasami boję się, że nie sprostam jego oczekiwaniom. Listy znalazła pokojówka. Lily. Tak jej ufałam. Nie mogę uwierzyć, że mnie zdradziła. Skąd dowiedziała się o Milvertonie? Myślę, że wpadła na ten pomysł wtedy, gdy na moją przyjaciółkę Charlotte spadło nieszczęście. Była zaręczona z pułkownikiem Dorkingiem. Milverton przysłał jej listy, które ją zdenerwowały. Lily i ja byłyśmy przy tym. A teraz to samo spotkało mnie. Wszystko będzie dobrze. Co można zrobić? Ślub jest 18. A Milverton chce dostać pieniądze 4 dni wcześniej, 14. W dniu balu. Lord Dovercourt zaprosił pół Londynu. Jestem przerażona. Jeśli mi pani zaufa, powiem Milvertonowi, że przysłała mnie pani jako negocjatora. Mam niewiele pieniędzy. Będę się targował. Nie pójdę z pustymi rękoma.
Dziękuję. Wyrazy uszanowania dla Lady Swinstead. Niech pani zaufa Holmesowi i jego metodom. Pani Hudson panią odprowadzi. Ta dama potrzebuje delikatności, inne niż twoja znajoma. Przyjście tu wiele ją kosztowało. Lady Eva i Agata mają ze sobą coś wspólnego. Cóż takiego? Siłę do walki z przeciwnikiem. Pan Milverton. Wspaniale. Eva? Eva! Lottie. Lottie. Jak dobrze, że jesteś. Paryż mi nie pomógł. Trudno cię odnaleźć. Co robisz? Zasnęłam. Johnson powiedział mi o twoim wuju. Przykro mi. Miałam pocieszać Dianę, ale to taki smutny dom. Przyjdę ponownie o 6:30. Jesteś gotów? Tak. Pan Sherlock Holmes. A ten gentleman? Doktor Watson, mój przyjaciel i wspólnik. Chodzi mi o interes pańskiej klientki. Sprawa jest delikatna. Doktor Watson milczy jak grób. Można? Dziękuję. Przejdźmy do sedna sprawy. Napisał pan, że działa w interesie Lady Eva. Akceptuje pan moje warunki? Jakież to warunki?
7000 funtów. A jeśli ich pan nie dostanie? Przykro mi o tym mówić, ale zapewniam panu, że to niezwykle wyważona suma. Jeśli nie dostanę pieniędzy, nie dojdzie do ślubu. Znamy treść tych listów. Radzimy klientce wyznać narzeczonemu prawdę i ufać w jego wspaniałomyślność. Nie zna pan hrabiego. Listy mogą go dotknąć? Są bardzo pikantne. Panienka ma prawdziwy talent. Niestety hrabia Dovercourt go nie doceni. Jeśli myślą panowie, że wyjawienie treści listów jest w interesie klientki, głupotą byłoby płacić tak wysoką kwotę. Nie tak szybko. Zrobimy wszystko, żeby uniknąć skandalu. Byłem pewien, że to usłyszę. Niech cię szlak. Lady Eva nie jest bogata. Już 2000 funtów to dla niej fortuna, a suma, której pan żąda, jest poza jej zasięgiem. Nie dostanie pan więcej, niż proponujemy. Proszę zwrócić listy. Może i ma pan rację co do jej majątku. Ale czy z okazji ślubu jej przyjaciół nie stać byłoby na drobne gesty? Zastanawiają się, jaki wybrać dla niej prezent. Tymczasem te listy sprawiłyby jej większą radość niż wszystkie żyrandole i maselniczki w Londynie. To niemożliwe. Co za nieszczęście. Nasza dama popełnia błąd, nie podejmując próby. Proszę spojrzeć. To własność... Dzisiaj nie mogę zdradzić, do kogo należy list. Ale jutro trafi w ręce jej męża. Tylko dlatego, że ta dama nie chce zamienić swoich diamentów na gotówkę. Szkoda. Nie czytali panowie wzmianki o zerwanych zaręczynach panny Miles i pułkownika Dorkinga? I o tragicznych konsekwencjach, równoznacznych z morderstwem. Człowiek sam decyduje o swoich czynach. Potworny cynizm. To pan przyczynił się do tej śmierci. Zażądał pan ogromnej sumy. 1200 funtów wyciszyłoby sprawę. Szkoda. A pan, człowiek rozsądny, targuje się, gdy w grę wchodzi honor i przyszłość klientki. Zaskakuje mnie pan. Ona nie ma pieniędzy. Lepiej wziąć sumę, którą proponujemy, niż za darmo zrujnować przyszłość tej kobiety. Jest pan w błędzie. Wyjawienie sekretu wynagrodzi mnie wystarczająco. Mam w zanadrzu 10 podobnych spraw. Jeśli upadek Lady Eve stanie się głośny, reszta wykaże się większym rozsądkiem. To przecież jasne. Chcemy zobaczyć listy. Panie Holmes, myślałem, że stać pana na więcej.
tylu już próbowało. Na przykład Edward Croft. Croft? Wajka trafiła kula przeznaczona dla pana. Sporo się pan dowiedział. Jak dotąd nie powiódł się żaden zamach na moje życie. Zawsze jestem uzbrojony po zęby. I zgodnie z prawem mogę użyć broni. Wkrótce się pan przekona. Proszę mi nie przeszkadzać. Tylko głupiec nosiłby przy sobie towar przetargowy. Wolałbym się upewnić. Przede mną jeszcze kilka spotkań i długa droga do Hampstead. Ktoś zadał cios. Wściekły mąż? Tysiące mieszkańców tego miasta marzy o zniszczeniu Milvertona. Mogą nas uprzedzić. Holmes. Kocham sztukę, ale po wczorajszym spotkaniu... Sztuka to balsam dla umysłu, zwłaszcza w chwili decyzji. Poznaliśmy Milvertona. Wiedzieliśmy, że jest okrutny. Próżny i do pewnego stopnia wrażliwy. Zniszczenie powozu rozdrażniło go. Musimy to zbadać. Akt wandalizmu, nieszczelność pancerza. To moja przyjaciółka Charlotte Miles. Sherlock Holmes i jego partner dr Watson. Możemy porozmawiać na osobności? Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Wiemy, co się stało. To miłe z pana strony. Trzeba uczyć się na błędach. Był nieubłagany. Następny krok wymaga współpracy z pani strony. Zrobię, co pan każe. Kiedy jest bal? 14. Dzień dobry, panie Stokes. Miałaś mi nie przeszkadzać. Przyszedł pan Sherlock Holmes. Chwytasz mnie za serce, Aggie. Pan Holmes? Moja klientka przyjmuje warunki. Słuszna decyzja. Błaga o przysługę. Jaką? Zapłaci panu 15. Dzień wcześniej hrabia wyprawia bal. Będzie bardzo zajęta. Bal. 10 rano następnego dnia. 7000? Zgodnie z umową. Tu czy na Baker Street? Jak pan woli? Na neutralnym gruncie. Klub Diogenes? Jest pan jego członkiem? Można? To pan doradził jej zmianę decyzji? Nie mogłem zostawić jej na pastwę losu. Wygrał pan.
Wspaniały zapach. Mój zmarły mąż i ja byliśmy jej drugą rodziną. Dlatego się martwię. Jak nazywa się ten człowiek? Charles Augustus Milverton. Kolekcjoner sztuki. Słyszałam o nim. Wykorzystuje zasłyszane plotki. Co na to pan Holmes? Na pewno ma jakiś pomysł. Zwykle zdradza mi go w ostatniej chwili. Lady Swinstead zna szczegóły tej sprawy. Czas ucieka. Jeśli to kwestia pieniędzy, to nie będzie konieczne. Jest pan pewien? Nigdy nie można być pewnym. Ale zrobię co w mojej mocy. To musi mi wystarczyć. Mr. Holmes! Trzeba uciszyć tego człowieka. Powiedziałeś, że chodzi o Milvertona? Tak. Źle zrobiłem? Trzeba zapłacić rachunki. Załatwiłem nam zaproszenia na bal Dovercourta. To parę mil za Londynem, ale powinno się udać. Co takiego? Włamie się do domu Milvertona. Na litość boską, nie rób tego. Spójrzmy prawdzie w oczy. Czasami cel uświęca środki. To przestępstwo. Tak jak przeszukanie jego kieszeni, w czym chciałeś mi pomóc. Pod wpływem chwili, nie z rozsądku. Nie ma miejsca na rozsądek. Mój umysł jest tu zbędny. Pomyśl. A jeśli ktoś cię złapie? Koniec kariery i publiczna hańba. Czym jest hańba wobec klęski? Wiesz, że gdybym nie musiał, nie posunąłbym się do tego. Muszę znaleźć te listy, a dom stoi przede mną otworem. Jednak pięścią, a nie głową. Myślisz, że Milverton zaprosi cię do domu? Będzie na balu na zaproszenie Lady Eve. To potworne. Walczę o swoją reputację. To jedyny sposób. Nie podoba mi się to. Nie bój się. Eva! Pani Hudson, co to za porządki? Gdzie są moje buty? Buty. Maski. Czarne chusty. Masz do tego talent.
Nauczyłem się od ciebie. Miej się na baczności, jak zwykle. Oczywiście. Miłego wieczoru. Ci ludzie nie są bezpieczni. Wychodzimy za 8 minut. Przepraszam. Lady prosi pana na górę. Zapraszałeś tamtego człowieka? Milvertona? Iwa pewnie chce kupić od niego obraz i liczy na obniżkę ceny. Nie martw się. Dziwne. Pan też tu jest. Łączę interesy z przyjemnością, tak jak pan. Dziś tylko przyjemność. Jesteśmy umówieni? Dobry wieczór. Za pół godziny spodziewam się gościa.
Gdy kota nie ma, myszy harcują. Dziwne, ale nie ma czasu do stracenia. Musiałem opuścić balon. Mam nadzieję, że było warto. Nie mogłaś przyjść o innej porze? Trudno. Masz okazję wyrównać rachunki z hrabiną. Dlaczego się tak trzęsiesz, dziewczyno?
O co chodzi? Weź się w garść i przejdźmy do rzeczy. Podobno masz 5 listów kompromitujących hrabinę D'Albert. The Comtesse D'Albert? Chcesz je sprzedać, a ja chcę kupić. Ustalmy cenę. Muszę najpierw przejrzeć listy, żeby ocenić ich wartość. Dobry Boże, to Pani. Kobieta, której zrujnował Pan życie. Była Pani zbyt uparta. Paryż. 12 lat temu. Dawno zamknięty rozdział. Nie skrzywdziłbym nawet muchy. Czekał Pan, aż stawka będzie najwyższa. A co miałem robić? Wysłał Pan listy mojemu mężowi. Człowiekowi, któremu nie byłam godna czyścić butów. Złamał mu Pan serce. Podły draniu. Kiedy tu przyszłam, błagając o litość, roześmiał mi się Pan w twarz. Tak jak teraz. A jednak wychodzi z Pana tchórz. Nic mi Pani nie zrobi. Nikomu więcej nie zniszczysz życia. Zawołam służbę. Nie złamiesz serca. Rozumiem Pani gniew. Proszę opuścić ten dom, a nikomu nic nie powiem. Uwolnię świat od trucizny. Załatwiłaś mnie. Kominek. Lady Swinstead. Jest Pani wolna. Uciekajmy. Thank you.
Własność zmarłego Charlesa Milvertona. Pozycja numer 1. Pudełko z różnościami. Błyskotki listy. 5 funtów. Dziękuję. Ktoś przebije? Zarządca szlacheckiego domu upewnia się. Pozycja numer 2. Popiersie Ateny, bogini mądrości, przemysł i wojny. Ile dostanę za ten posąg? 10 funtów? 12? 20? 30? 50? 60? 80? 90? Kto da więcej? 100 funtów. Sprzedane za 100 funtów. Co pan robi? Kupił to na aukcji. Kosztowało 100 funtów. Dlaczego je rozbił? Myślałem, że coś jest w środku. Niestety myliłem się. Dziękuję, pani Hudson. Dlaczego Francuz chciał je kupić? Ze względów sentymentalnych? Upewniał się. Nie, Watsonie. Tym razem nie jestem z siebie dumny. Zachowaj tę sprawę tylko dla siebie. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Katarzyna Michalska. Czytał Janusz Kozioł.